Plan na dziś jest następujący. Nagrać recenzję Victorinoxa One Hand Trackera. Zrobić bawełnę. Odgazować bawełnę. Co jeszcze my tam mamy do zrobienia? Jajecznicę. Herbatkę. Hamakowanie. Ogólnie plan jest dość napięty. Co nam się uda zrobić, nie wiem. Bo ostatnio planowałem, więc... Jak ostatnio planowałem, to mi się rozładował telefon. Nagrałem recenzję Victorinoxa, więc część mojego planu już jest za mną. Teraz kolejna. Była to pierwsza recenzja. Jakoś to wyszło. Jakoś to jeszcze się zmontuje. No teraz idziemy szukać jakiegoś miejsca na herbatkę i śniadanko. Jajecznicę jakąś sobie zrobimy. Będziemy gotować w lesie. No ładnie, naprawdę ładnie. Można trochę rowerem poszaleć tutaj. No i dotarłem. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Panoramka jest bardzo ładna. Ładny widok. No oczywiście to już nie jest ładny widok. Nasi tu byli. Karygodne, ale może kiedyś to ludzie zmienią i zrozumieją. Ogólnie wrócę do tematu, to nie mogę na takie rzeczy patrzeć. Po prostu, nie wiem, no to się gryzie. To taki widok i taki widok. Jak ktoś ma w ogóle odrobinę estetyki, to już to mu nie gra. To mu nie gra. Śmieci w lesie to jest jak... Nie będę mówił co. Tutaj powoli już będziemy coś szukać, jakiejś swojej miejscówki, żeby zrobić sobie herbatkę. Gdzieś tutaj. Tu jest górka, a będziemy gotować na gazie.
Na górce trochę wieje. Pójdziemy za górkę. Nie będzie wiało. Wstępnie się rozpakowaliśmy. I tak. Kociołek mamy. Kubek. Woda, herbata. Kartusz z kuchenką. Oliwa. Sól. No i co? Zaczniemy. Zaczniemy od herbatki, potem jajecznica. Tam będziemy sobie siedzieć. Kuchenka już odpalona, zainstalowana. Jest to kuchenka Mewy. Używamy od jakiegoś czasu. Sprawdza się. Przede wszystkim jest malutka. Zobaczymy, jak to działa. Czy coś się dzieje? Coś się zaczyna dziać. Zrobimy sobie herbatkę. Mamy tutaj pędy świeżej sosny. Dodadzą nam aromatu lasu. I oczywiście odwieczny problem kartusza jest tego, to, że musiałem podłożyć kawałek patyczka, żeby to było równo, musi być w poziomie. Kociołek jest mały i to może się przewrócić. Nie chcielibyśmy tego. A teraz czekamy. Ta kuchenka Mewy ma do siebie to, że ona po prostu do gotowania wody jest bardzo dobra, bo ona praktycznie działa jak palnik. To jest mały palnik, ale ona aż huczy. Ona działa praktycznie jak palnik. Już woda zaczyna się gotować. Podkręciłem tylko trochę. To jest wrzątek. Tak działa. Bardzo wydajna. Pokażę. Podkręciłem. Ale podkręciłem. Słuchaj, jak huczy, nie? W środku wszystko dobrze. Dobra, zmniejszymy troszkę ogień. Zmniejszymy. Już się zagotowała. Wrzucimy świeżych pędów sosny. Tu gdzieś jeszcze nie mam uciekł. Robię w rękawiczkę, bo to wszystko się nagrzewa, więc można się poparzyć, jak się człowiek zapomnie. Ciężko się obsługuje wtedy telefon. W sumie to wrzucimy tutaj herbatkę na chwilę nawet, żeby też się zagotowała. Dobra, ściągniemy to. Ściągniemy. Położymy tutaj. Przykryjemy. Wyłączymy kuchenkę. Dobra. Herbatka już nam dochodzi. Teraz wszystko przelejemy do kubka, tylko żeby kubek nam nie spadł. Kubek mamy ze sklepu bushcraftowy.pl. Sklep polecam. To jest bardzo dobrze zaopatrzony sklep w dobrych cenach. A po drugie, wydaje mi się, że ten człowiek na pewno przyczynił się w dużej mierze do rozwoju tej turystyki leśnej w Polsce i bushcraftu. Teraz bierzemy się powoli za jajecznicę.
kiełbasę z moją pokrojoną. Podpalimy kuchenkę. Podpalimy kuchenkę. Położymy kociołek. Wlejemy troszkę oliwy. Starczy nam tyle? Jeszcze ciutkę. Nie, starczy, spokojnie. Na to wrzucimy, do tego wrzucimy kiełbaskę. Nie mamy czym mieszać, ale... O, już mamy czym mieszać. Musimy zmniejszyć, bo tu jest jednak środek. Środek się bardzo przypala, wzeginie. Musimy trochę zmniejszyć ogień. Powiem tak, krótko. Same problemy zaczęły się, bateria mi pada, pamięć się kończy. Jajeczniczka wygląda tak. Zaraz siadamy i jemy. No i uczta w lesie gotowa. Szkoda, że nie udało się odgazować tej bawełny. Nie udało też się nawet rozłożyć hamaka. Ani tarpa. No ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Gdyby telefon był w lepszym stanie, albo był powerbank, dalibyśmy radę. Teraz wracamy do domu. Ale dzień był świetny.